Dzień dobry. Proszę Państwa, rozmawiamy o planowaniu przestrzennym w kontekście efektywności energetycznej i w szerszym kontekście adaptacji do zmian klimatu i dążenia do neutralności klimatycznej Warszawy. Czemu przy okazji rozmowy o klimacie mówimy o przestrzeni i o planowaniu przestrzennym? Ponieważ przestrzeń to jest, proszę Państwa, zasób, który jest bardzo ważny, który jest podstawowym zasobem miasta, kraju, kontynentu, świata. Przestrzeń nam nie przybywa, czyli przestrzeń jest zasobem skończonym. Przestrzeń jest zasobem bardzo cennym. Wystarczy spojrzeć na ceny nieruchomości w Warszawie, w różnych jej częściach, poza Warszawą. Przestrzeń jest bardzo cenna, o przestrzeń jest cały czas w cudzysłowie walka, czasami dosłownie walka, bo wojny są często o przestrzeń i o ziemię, tak? I spory i konflikty. I takim mikro, a czasami makro konfliktem przestrzennym jest zarządzanie przestrzenią w mieście, czyli dążenie do tak zwanego ładu przestrzennego, czyli harmonijnego poukładania, kolokwialnie mówiąc, obiektów i w cudzysłowie rzeczy w przestrzeni miasta, tak żeby to miasto spełniało wszystkie swoje funkcje, było wygodne, dobre dla jego mieszkańców. A my zastanawiać się będziemy dzisiaj, jak urządzić miasto, przestrzeń miasta, żeby ono było dobre dla oszczędności energetycznej, dla oszczędności energii, i żeby było dobre nie tylko dla nas, ale dla następnych pokoleń. Pierwsze pojęcie, z którym chciałem Państwa zapoznać, to jest miejska wyspa ciepła. Po lewej stronie na obrazku u góry widzicie Państwo zróżnicowanie temperatur, średniej temperatury w Warszawie w roku 2014. Jak widzicie, nawet w stosunkowo niewielkim obszarze, którym jest obszar Warszawy, są znaczne różnice w średniej temperaturze. Ta tak zwana miejska wyspa ciepła, której obraz tak bardzo, bardzo obrazowo mamy na dole, to jest obrazek z takiego projektu NASA, w którym NASA edukuje dzieci w zakresie klimatu, oznacza w największym uproszczeniu to, że w miastach temperatura jest wyższa, czasami dużo wyższa niż na otaczających terenach podmiejskich. To zjawisko nazywamy miejską wyspą ciepła. I ono jest jednym z najważniejszych charakterystyk klimatu miejskiego czy obszarów zurbanizowanych. Na poprzednim obrazku na dole mieliście Państwo uproszczenie, a tu macie bardziej pogłębioną analizę miejskiej wyspy ciepła. Tu mamy taki schemat Instytutu Urban Land Institute, który pokazuje nam, że temperatura. Mamy wykres średniej temperatury czy popołudniowej temperatury w mieście latem. Po prawej stronie mamy stopnie Celsjusza. I z tego wykresu widać, że temperatura wewnątrz miasta też jest bardzo zróżnicowana. I na przykład, tak jak widzimy, najwyższa temperatura jest w obszarach silnie zurbanizowanych, niższa jest w obszarach podmiejskich. Zobaczcie Państwo, po prawej stronie, po środku jest park, czyli obszary zielone, obszary zieleni urządzone czy też nieurządzonej. Tam w całym mieście temperatura jest najniższa. To jest oczywiście schemat i to jest jakby znowu pewne uproszczenie, natomiast pokazuje nam to, że miejska wyspa ciepła to zjawisko, które jest zależne od tego, jak urządzone mamy miasto. Jakie są przyczyny miejskiej wyspy ciepła? Jest ich wiele, ale jedną z głównych przyczyn jest tak zwane zasklepianie powierzchni. Zasklepianie powierzchni to jest permanentne pokrycie obszaru trwałym materiałem nieprzepuszczalnym, takim jak beton, takim jak asfalt i podobne materiały. To zasklepianie powierzchni powoduje to, że ta powierzchnia szybciej się nagrzewa niż powierzchnia tak zwana biologicznie czynna. Powierzchnia biologicznie czynna to z kolei powierzchnia zielona lub powierzchnia wody. Te powierzchnie, jak widzieliśmy na poprzednim schemacie, są powierzchniami, które obniżają miejską wyspę ciepła.
a co za tym idzie, obniżają zapotrzebowanie na energię. Ponieważ produkcja ciepła przez klimatyzatory, przez urządzenia grzewcze, podgrzewanie miasta, przez auta, spaliny, przez produkcję tzw. gazów cieplarnianych, to wszystko powoduje nam miejską wyspę ciepła. Co to oznacza dla energii? Ponieważ dzisiaj rozmawiamy przecież o energii, to oznacza wyższe na przykład potrzeby i znacząco rosnące, nie tylko w Polsce, na całym świecie, wydatki na energię, na ochładzanie nas w domach, w sklepach, w biurach, w zakładach pracy podczas upałów i na inne straty energii powiązane z nieefektywnymi strukturami przestrzennymi, również na oczywiście przemieszczanie się, chociaż transport nie jest dzisiaj kwestią, którą omawiamy na tym panelu. W związku z tym, jaka jest rekomendacja, konkretna rekomendacja, ponieważ mamy 7 rekomendacji dla Państwa panelistów. Rekomendacja pierwsza jest taka, że miasto do 30 roku na obszarach zabudowanych zmniejszy o 30% udział powierzchni tzw. znaczy zwiększy udział powierzchni tzw. biologicznie czynnej, czyli powierzchni zielonej albo powierzchni wody na obszarach zabudowanych o 30% w stosunku do sytuacji obecnej. Możemy to nazwać takim hasłem odbetonowywanie. W niektórych kręgach jest to hasło obecnie bardzo nośne i popularne. W związku z tym pierwsza z 7 rekomendacji jest taka, aby odbetonować miasto. Żeby cel był mierzalny, to ja proponuję, żeby do 30 roku w ciągu najbliższych 10 lat tą powierzchnię biologicznie czynnej powierzchni na obszarach zabudowanych w mieście zwiększy o 30%. Co ważne, ta powierzchnia biologicznie czynna, ta naturalna, ta na gruncie jest według mnie dużo bardziej wartościowa i dużo bardziej dobra dla efektywności energetycznej, dla klimatu niż ta powierzchnia na zielonych dachach, chociaż ona też wydaje się być istotna. Kolejna rekomendacja jest taka, że w studium, czyli studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, to jest taki master plan, można powiedzieć, dla zagospodarowania miasta. Takie studium powstaje w tej chwili w Warszawie i wydaje się, że będzie bardzo progresywne i bardzo interesujące i dobre dla klimatu. W studium, które powstaje, miasto powinno zapewnić równomierne rozmieszczenie zieleni w mieście, tak aby wzorem Gdańska, ponieważ ta rekomendacja jest bazuje na rozwiązaniu w studium gdańskim, tak aby każdy warszawiak w ciągu 15 minut dotarł pieszo lub rowerem do lasu albo do parku czy innej zieleni urządzonej, ale dużej, nie mikro, czyli dużej powyżej 2 hektarów. Ten czynnik tego, że każdy może dotrzeć, oznacza to, że dążymy do tego, żeby tych powierzchni biologicznie czynnych, powierzchni zielonych o dużych powierzchniach był możliwie duży w mieście, co oznacza, co spowoduje nam w efekcie zmniejszanie tej wyspy ciepła i zmniejszanie nadmiernego czy niepotrzebnego zużywania energii, bo o tym dzisiaj najbardziej mówimy. Oczywiście jest to bardzo dobre dla adaptacji klimatycznej w wielu innych sferach, takich jak retencja wody i parę innych. Kolejny element to suburbanizacja. To jest pojęcie, z którym chciałem Państwa zapoznać. Jak widzicie, jeden człowiek nazwał suburbanizację największym marnotrawstwem zasobów w historii ludzkości. James Kastler to jest taki działacz i pisarz amerykański, który powiedziałbym, bardzo krytykuje i tępi tą suburbanizację, która przydarzyła się w Stanach Zjednoczonych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Mowa o tym, że suburbanizacja to jest rozproszenie się, mówiąc obrazowo, rozproszenie się miasta na okoliczne tereny albo chaotyczna zabudowa o niskiej gęstości zaludnienia. Taka zabudowa powoduje rzeczywiście bardzo duże zużycie zasobów, zwłaszcza zasobów energetycznych, ale też innych zasobów, takie jak na przykład zasoby pieniężne na środki transportu, zasoby miejskie na
utrzymanie i zapewnienie infrastruktury. Na obszarach rozproszonej zabudowy są obliczenia i badania, które mówią, a nawet nie trzeba tego badać ani liczyć, że zapewnienie na przykład sieci energetycznej, zapewnienie każdej infrastruktury drogowej, teleinformatycznej, każdej innej na obszarach o rozproszonej, chaotycznej zabudowie jest kilka, kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt razy droższe w przeliczeniu na mieszkańca czy gospodarstwo domowe niż na obszarach uporządkowanej zabudowy, tak zwanego miasta zwartego, czyli miasta dobrze zaplanowanego, miasta, które jest wygodne, miasta, w którym wszędzie jest blisko. Suburbanizacja powoduje to, że ludzie skazani są na samochód, ponieważ są obszary również w granicach miasta Warszawy i są obszary w każdej aglomeracji, na które ze względu na rozproszenie, na niską gęstość zabudowy bardzo trudno jest zapewnić wszelkie usługi w wygodnej, w efektywnej formie, między innymi usługi dotyczące transportu zbiorowego. To są koszty, które są nie tylko jednorazowymi kosztami, to są koszty stałe, ciągnione i takie, które będą niepotrzebnymi stratami między innymi energii przez najbliższe dziesięciolecia. W związku z tym suburbanizacja w moim pojęciu i kolegów, z którymi pracuję, to jest największy grzech, największy problem w polskiej przestrzeni w ogóle. Jak to jest w Warszawie? W Warszawie suburbanizacja następuje oczywiście na styku z gminami ościennymi i dalszymi. Natomiast macie Państwo fragment miasta Warszawy. To jest północ Warszawy, dzielnica Białołęka, która w tym profesjonalnym świadku przestrzennym jest nieraz przywoływana, jest znana w całej Polsce. Jak to zagospodarowanie przestrzenne przebiega? Na tym obrazku widzicie, to jest fragment ortofotomapy Warszawy. Na tym obrazku widzicie i możecie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zagospodarowanie tej przestrzeni można nazwać ładem przestrzennym, czy raczej chaosem przestrzennym. Czy zapewnienie wygodnego, częstego, dobrego transportu publicznego albo zapewnienie jakiejkolwiek infrastruktury jest efektywne tutaj, czy nie? Czy na tej kępce bloków, kilkudziesięciu bloków, które mamy na środku obrazka, czy tam się nie tworzy czy mikrowyspa ciepła ze względu na zaplanowanie tych bloków. Ten obrazek można by analizować przez cały dzisiejszy dzień, chociaż macie Państwo dużo więcej kwestii dzisiaj do omówienia. I to jest ta suburbanizacja, która następuje wewnątrz miasta, czyli to chaotyczne, czy mało efektywne, czy bardzo nieefektywne wykorzystanie przestrzeni. To jest bardzo duży problem przestrzenny, mający bardzo duży związek z adaptacją zmian klimatu i z efektywnością energetyczną. Czy miasto coś z tym robi? Oczywiście robi. Jest wiele rzeczy w mieście naszym, które służą jak najlepszemu zagospodarowaniu przestrzeni. Jedna z nich, którą jest ich dużo, ale mam bardzo mało czasu, jedna z nich, którą chciałam Państwu dzisiaj pokazać, to taki program centrów lokalnych. W 2015 roku w wyniku działalności kilku organizacji, w tym SARP-u, powstała idea do takich 10 pilotażowych centrów lokalnych. Mieszkańcy z ekspertami wyłonili takie miejsca w mieście, które warto uczynić, dla których warto rozwijać te funkcje lokalnych centrów, po to, żeby ludzie mieli miejsca spotkań, miejsca załatwiania spraw, zakupów, bliskiego, efektywnego dostępu, tak żeby to wielkie metropolitalne miasto miało kilka znaczących centrów, takich mikrocentrów albo po prostu lokalnych centrów, więc ta nazwa sama się tłumaczy, które są dobre nie tylko dla jakości życia, dla wygody, ale na pewno są dobre dla klimatu i dla energii. W związku z tym ten projekt jest jednym z wielu projektów, które miasto robi i planuje. Ten projekt dotyczył 10 miejsc. Z tego, co ja wiem, najbardziej zaawansowanym jest Plac Hallera, natomiast na Pradze Północ. Natomiast reszta jest cały czas pieśnią przyszłości w znacznej części. W związku z tym konkretna trzecia rekomendacja. Miasto dąży do tego, aby osiągać cechy miasta zwartego. Miasto zwarte to nie jest miasto, które jest ciasne i niewygodne i duszne. Miasto zwarte to jest miasto, w którym jest
ta wygodna lokalność. Wygodna lokalność to jest jeden z najważniejszych aspektów obowiązującej nowej strategii Warszawy. Bardzo podoba mi się ta fraza. Wygodna lokalność, czyli taka, że lokalnie jest nam wygodnie osiągać wszystkie albo większość naszych życiowych potrzeb. Miasto zwarte to jest miasto, w którym efektywnie jest dostarczać wszystkie usługi i efektywnie używana jest energia. To jest miasto, które jest dużo bardziej rezylientne, czyli odporne na zmiany klimatu, niż miasto rozproszone, miasto chaotyczne. Więc generalna rekomendacja jest taka, że dążymy do osiągania miasta zwartego, a jednym z elementów jest taka konkretna rekomendacja, żeby wdrożyć do 30 roku, czyli przez najbliższe 10 lat, w całości te centra lokalne, czyli zrealizować kompleksowo 10 tych centrów lokalnych wskazanych w tym studium, w tym projekcie centrów lokalnych, oczywiście z partycypacyjnym udziałem, czyli z udziałem mieszkańców i innych zainteresowanych organizacji, biznesu i wszystkich, którzy mogą albo powinni się w to włączyć, zapracowanie koncepcji urbanistycznych, mówiąc wprost, w porządny, ambitny sposób, zrobienie 10 centrów lokalnych, jak się da, to więcej. Ale jeżeli do 30 roku, do 2030 roku to się uda, według mnie to jest jeden z elementów tej dążenia do tej efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu w kontekście zagospodarowania przestrzeni miasta. Konkretna rekomendacja numer 4 jest taka, żeby tą suburbanizację, która już nam się przydarzyła, żeby ją ucywilizować albo żeby zmniejszyć jej skutki przez działanie, które niektórzy nazywają naprawą urban sprawą, czy naprawą suburbanizacji, czy naprawą tych nieefektywnych struktur przestrzennych. Ja bym zaproponował, żeby do 30 roku miasto naprawiło te negatywne skutki suburbanizacji i poprawiło struktury przestrzenne w co najmniej 4 miejscach, przy czym 2 miejsca wewnątrz miasta proponuję Białękę i Wawer, gdzieś na Białęce, gdzieś na Wawrze. Jeżeli weszlibyśmy w szczegóły, to moglibyśmy spojrzeć na mapę i to wytypować. I co najmniej 2 miejsca już we współpracy z gminami ościennymi, ponieważ ta suburbanizacja wynika między innymi z tej konkurencji mieszkańca pomiędzy gminami ościennymi i miastem rdzeniowym. I oczywiście te przykłady proszę traktować bardzo orientacyjnie. Na przykład natomiast ważne jest to, żeby do 30 roku w kompleksowy i pełny sposób nie tylko zaplanować, ale zrealizować działania dla naprawy tych nieefektywnych struktur przestrzennych. Kolejna rekomendacja jest taka, że miasto promuje budowę tak zwanych kwartałów i kształtowania zwartych pierzei zabudowy, ponieważ jak wynika z badań, to co Państwo tu widzicie, nawet 20% energii można zaoszczędzić przez to, że budynki stykają się ścianami. To jest oczywiście rekomendacja powiązana z poprzednim tematem, czyli budynkami w mieście i efektywnością energetyczną. Kolejny temat, który chciałbym poruszyć, to jest już przedostatni temat, jest taki, że miasto, ja jako warszawiak z wyboru jestem dumny z tego, że mieszkam w mieście, które jest bardzo ambitne pod wieloma względami, między innymi pod względem klimatu. Miasto Warszawa przystąpiło lub przystępuje do wielu ambitnych organizacji, działań zajmujących się klimatem, wiele różnych działań jest podejmowanych, które są powiązane z klimatem, efektywnością energetyczną w kontekście przestrzeni. Na dole macie obrazek tego nowego Centrum Warszawy, czy zagospodarowania Centrum Warszawy z tak zwanym uśmiechem Warszawy. Na górze macie logo projektu Adapt City, na podstawie którego powstała strategia adaptacji zmian klimatu. Na obrazku góry macie wydarzenie, które miało miejsce dokładnie rok temu, kiedy zawiązała się koalicja klimatyczna polskich miast. Jak z tego obrazka można wywnioskować, Warszawa też przystąpiła do tej koalicji i Warszawa zobowiązała się, zresztą nie tylko na tym spotkaniu, do osiągnięcia zero emisyjności, czyli neutralności klimatycznej do 50 roku. Proszę Państwa, do 50 roku zostało nam 20 lat i półtora miesiąca. To jest mało czasu, żeby osiągnąć ten ambitny cel, więc dobrze zacząć teraz. Co ważne, rok temu, półtora roku temu Warszawa przyjęła strategię adaptacji do zmian klimatu z bardzo ambitnymi zapowiedziami i realizacji.
a w narracji władz miasta klimat jest cały czas bardzo obecny. To jest cytat z wypowiedzi przed tygodnia prezydenta miasta Warszawy podczas jednej z konferencji o tym, jak jesteśmy odpowiedzialni za klimat. Więc ja teraz jako obywatel powiedziałbym, sprawdzam. To znaczy, na ile te szumne i ambitne zapowiedzi i ta narracja w kontekście adaptacji klimatu i dobrego zaplanowania jego przestrzeni w tym kontekście, na ile jest realna. A jako były urzędnik, bo w urzędach spędziłem kilkanaście lat swojego życia, wiem, że w dużych strukturach zarządzania jest tendencja do inercji, tendencja do pewnego też chaosu i potrzeby uporządkowania niektórych rzeczy. W związku z tym proponuję konkretną rekomendację, która jest wdrożenie w ciągu roku od dzisiaj procedur, które byśmy nazwali climate proofing, przepraszam za anglicyzm. Natomiast chodzi o weryfikowanie wszystkich ważnych, istotnych decyzji i dokumentów miasta pod względem adaptacji do zmian klimatu. I uwaga, podstawą tego weryfikowania jest coś, co już jest na stole, co już jest przyjęte. To jest, proszę Państwa, fragment strategii adaptacji zmian klimatu. To jest rozdział numer 4.1, który wskazuje 10 zasad, tak jak jest 10 przykazań, 10 zasad adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Ja proponuję, żeby wszystkie działania w sferze przestrzennej, które są istotne i które mają dalekosiężne skutki, żeby weryfikować pod względem adaptacji zmian klimatu. Mówiąc najprościej, żeby sprawdzać, czy dane działanie, dana decyzja jest dobra dla klimatu i efektywności energetycznej, czy jest niedobra. Oczywiście wchodząc w szczegóły, trzeba by stworzyć sensowne procedury i zapewnić na to garstkę mądrych, ambitnych i powiedziałbym bojowych urzędników. No i komórka, która według mnie powinna być odpowiedzialna, to Biuro Klimatu. No i dla transparentności tego procesu proponowałbym coroczny raport z realizacji tych zasad. Miasto przyjęło półtora roku temu ważny dokument. Myślę, że bardzo istotne jest wskazanie, że ten dokument jest realny, jest cały czas na stole, a nie jest na półce. Ostatnia rekomendacja przed nami. Diagnoza jest taka, zmiany klimatu, tak samo jak wiele innych rzeczy, jak smog, jak wirusy, nie znają granic administracyjnych. Wiele sfer zarządzania, wiele zjawisk w ogóle społecznych, gospodarczych nie zna granic administracyjnych. Zobaczcie Państwo, to jest kolejny efekt projektu AdaptCity na specjalnej zakładce w ortofotomapie Warszawy. Tu mamy pokrycie terenu. Im ciemniej, tym więcej, nawet do 100% pokrycia zabudowania terenu. Zobaczcie, analizy, które zostały prowadzone i strategie adaptacji zmian klimatu dotyczy tylko miasta. Natomiast największy potencjał adaptacji, największy potencjał efektywności energetycznej, o której dzisiaj mówimy, według mnie, jak wynika z tego, o czym wielu mądrych ludzi mówi, leży we współpracy czy w zarządzaniu większymi organizmami niż miasto, nawet tak duże jak Warszawa. Mówimy tu o regionach albo o tak zwanych miejskich obszarach funkcjonalnych, ktoś inny nazwie je obszarami metropolitalnymi. W związku z tym ostatnia, ale według mnie też ważna rekomendacja jest taka, że miasto, które już ma strategię adaptacji zmian klimatu, miasto Warszawa, które jest aktywnym liderem rosnącego i bardzo ważnego Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, w ciągu najbliższych 5 lat opracuje wspólnie z gminami tworzącymi metropolię taką metropolitalną strategię adaptacji do zmian klimatu, ponieważ w kontekście naszego dzisiejszego tematu, mianowicie efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, dążenia do neutralności klimatycznej, największy potencjał znajduje się według mnie we współpracy pomiędzy samorządami. I tym chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkim Państwu bardzo owocnych obrad i tego, po co chyba wszyscy się spotykamy i czemu służy cała ta ciężka robota Państwa panelistów, wszystkich organizatorów tego panelu. Życzę Państwu trafnych decyzji, żeby one były jak najlepsze dla nas jako mieszkańców Warszawy. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia.